Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Wydaje się, że ochrona najlepszych gleb rolniczych w Polsce, tych najwyższych klas bonitacyjnych, czy też według innej systematyki posiadających największy wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jest potrzebna i uzasadniona. Jest to dobro rzadkie, którego nie przybywa, tylko ubywa, dlatego powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do eliminowania w sposób trwały tych gruntów z uprawy. Do tej pory często był stosowany wybieg, mianowicie w normie, która nie wymagała udrolnienia poniżej 0,5 hektara. Ktoś kupował w kompleksie dobrych gruntów rolnych małą działkę, na której dokonywał inwestycji budowlanej i wtedy już bez żadnej zgody mógł na sąsiednich działkach na zasadzie pewnej wyłączności prawnej stosować budynki. Cieszę się, że jest autopoprawka rządu, która w tym kierunku idzie, obejmując wszystkie, również poniżej 0,5 hektara. Ja zadawałem to pytanie panu ministrowi. Wydawało się, że jest to pewna dodatkowa mitręga i zadanie dla Ministerstwa Rolnictwa, ale ta poprawka jest generalnie rozsądna. Natomiast wydaje mi się, że sprawą zasadniczą jest to, jak przekonać, jak zachęcić, jak stworzyć warunki finansowe do tego, żeby wszystkie gminy wykonały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bo wtedy również unikniemy tych pretensji, problemów, które występują na styku rolnictwo i rozwój nierolniczy. Czy ministerstwo ma jakiś pomysł, rząd jakiś pomysł, jak zachęcić gminy, dać im możliwości materialne do tego, by wszystkie gminy w Polsce mogły w jakimś nieodległym czasie wykonać plany, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego? Dziękuję bardzo.